Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bardzo podoba mi się ta Ewangelia, dlatego że ona jest takim motywatorem do chrześcijańskiego wzrostu. Jezus na moment przed swoim wstąpieniem do nieba mówi do apostołów tak: jeszcze mam wiele do powiedzenia, ale wy już więcej się nie nauczycie. Dopiero przyjdzie Duch Święty, On was doprowadzi do całej prawdy. Nieważne, ile już za mną, ważne, ile przede mną. Apostołowie widzieli Jezusa, znali Go osobiście, spotykali się z nimi przez 3 lata. Spotykał się z nimi przez 3 lata. Był dla nich naprawdę najlepszym formatorem, tym, który pokazywał im drogę do Boga, pokazywał, jak ewangelizować, który udzielił im charyzmatów. A tutaj na sam koniec misji na ziemi Jezus mówi: to jeszcze nie tak, to jeszcze niekompletne, jeszcze wiele przed wami. Każdemu z nas może tak samo powiedzieć, że niezależnie od punktu, w którym dzisiaj jesteś, jeszcze wiele przed tobą. Jeszcze wiele możesz się o mnie nauczyć, bardziej mnie pokochać. Nie dlatego, że to ma być jakieś zasługiwanie na zaszczyty, czy na miłość, czy na lepsze miejsce w Królestwie Niebieskim, ale dlatego, że chcę. To znaczy, że ja chcę, że kiedy wybrałem drogę nawrócenia, to nie jest jeden punkt, który nie ma potem konsekwencji w moim życiu, ale to jest cały czas droga do przemiany serca. Tak się właśnie zastanawiałem, o ile łatwiej by było nawrócić się tak raz na całe życie, raz a dobrze permanentnie. Tak, że już nic nie muszę w swoim życiu poprawiać, że żyję generalnie według przykazań, że nawet według kazania na górze. Ale co ja bym wtedy w tym życiu robił? Już nic mi by nie zostało. Zabrakłoby mi też takiej osobistej satysfakcji z tego, że Jezusa mogę codziennie lepiej poznawać i codziennie bardziej Go kochać i też innych o tym uczyć i pokazywać im tę perspektywę. Bo zobaczcie, jeżeli by w nas tego nie było, gdzie by była radość z uczenia o Jezusie, z ewangelizacji, z formacji? To by się dokonywało tylko punktowo. Bóg wiedział dokładnie, i tak to zaplanował, żebyśmy byli w stanie takiego permanentnego rozwoju i permanentnego nawrócenia. Czegoś, co kiedyś się zaczęło, fakt, w momencie, kiedy ja wybrałem Jezusa, ale będzie trwało przez całe moje życie. Można się na to trochę wkurzać, zrzymać, albo nawet rezygnować, bo ileż można pracować nad sobą, formować się, ale ile jest w tym piękna, ile jest w tym radości, ile jest też takiej satysfakcji, która wypływa z tego, że ja wiem, że ja to robię przede wszystkim dla Boga, ale także dla siebie i dla drugiego człowieka, który mnie spotyka. Ta Ewangelia też pokazuje jedno, czy nam każe się zastanowić nad jednym, to znaczy, co jest dzisiaj moim motorem, czy napędem dla tej formacji, dla rozwoju, dlatego, że się nawracam. Czy to są jakieś moje uczucia, że mi przy Bogu jest tylko, że przy Bogu mi jest dobrze, przyjemnie, że się z tego cieszę? Czy to jest tak, bo mi kazano, bo dali mi jakąś odpowiedzialność we wspólnocie i głupio by było tego nie robić? Czy to jest z przyzwyczajenia, z jakiegoś rytuału? Czy to też jest po prostu moja decyzja, która wynika z miłości, z tego, że kiedy raz zdecydowałem się, to te decyzje ponawiam codziennie. To jest tak jak z wejściem na drogę małżeństwa, małżonków to trochę mamy, oni lepiej o tym wiedzą ode mnie, z wejściem na drogę
kapłańską, że ja raz rzeczywiście Panu Bogu przysięgałem przy ołtarzu, ale muszę tę decyzję ponawiać codziennie i codziennie nią żyć, codziennie o niej nie zapominać, żeby to ona była, ta miłość Boga, która mnie do tej decyzji doprowadziła, żeby to ona była takim motywem, dla którego ja to wszystko robię, dla którego się, no nie wiem, bo ja się nie czuję, że ja się jakoś tam bardzo poświęcam, bo myślę, że małżonkowie to się dużo bardziej poświęcają w życiu rodzinnym, jak choćby wychowując dzieci. To nie jest też ta świadomość, że ja przez to, że zostałem księdzem, że robię Panu Bogu jakąś łaskę, że nie wiadomo, co mu dałem, poszedłem za nim i się z tego cieszę i chcę to realizować w mojej codzienności. Jak mi wychodzi? Różnie. Najlepiej to sami widzicie i możecie osądzać, ale to jest coś, co chcę w swoim życiu realizować. Tak samo jest z formacją, czy z byciem przy Jezusie, czy ogólnie z nawróceniem. Decyzja, którą raz podjąłem i to ona jest momentem, w którym w moim życiu zaczął się jakiś nowy czas, nowa perspektywa. Decyzja, za którą chcę iść, chociaż różnie bywa. Czasami naprawdę nie jest lekko, a wręcz można powiedzieć, że jest trudno. Jak ostatnio miałem spotkanie z moją grupą dzielenia kapłańską, to tam też przyszło mi, jak się modliłem przed tym dzieleniem i mówiłem o tym, to mi przyszło takie światło, czy takie wrażenie, że ostatnie moje kilka spotkań to zawsze zaczynało się od tego, że mówiłem, że to jest trudny czas dla mnie, gdzieś dla Kościoła i że gdzieś się w to wpisuje. I przyszła mi też taka refleksja, że może to czas nie jest trudny, że to tylko mi się tak wydaje i ja go chcę takim widzieć. Czas jest, jaki jest, Bóg go dał, zaprosił mnie do tego, żebym w tym momencie żył, żebym w tym momencie posługiwał, żebym w tym momencie się nawracał i nie zastanawiał się, co będzie kiedyś, jak to się zmieni, tylko wykorzystał tę chwilę obecną, żeby w tym momencie mojego życia, historii świata, historii Kościoła, żeby w tym wszystkim przez również moje nawrócenie, moją posługę, przez to, że ja się formuję, żeby w tym wszystkim Bóg był uwielbiony. I o to prośmy, żeby Pan Bóg nas ciągle na nowo tego uczył. To znaczy uczył nas tej chęci postępowania za Nim, chęci rozwoju, chęci formacji, chęci nawrócenia, która prowadzi nas do Niego. Amen.